Artur jeszcze wystąpi, ale najpierw właśnie ten nasz ekspert LinkedInowy będzie o tym social sellingu, czyli kolejny rodzaj sprzedaży, już nie live shopping, ale social selling, czyli takie poleganie na grupach ludzi, którzy nam ufają, jak rozumiem. Jest ekspertem właśnie tego oraz sprzedaży B2B na LinkedInie. Przywitajcie proszę Rafała Szymańskiego, naszego stałego bywalca. Macie też średnie opinie. Średnio bardzo dobrze. Witam, powodzenia. Dzień dobry. Ja postaram przekonać się Was, dlaczego warto robić programy social sellingowe w firmie i jak się do tego przygotować, żeby nie spalić tej jednej szansy, którą macie przed swoim zarządem. Ja nazywam się Rafał Szymański i swój pierwszy program social sellingowy zrobiłem w 2016 roku, kiedy pracując w dużej korporacji, dostałem maila, że mamy wdrożyć 700 kont Sales Navigatora, a projekt musi wyjść, bo został zgłoszony do konkursu branżowego. Jak domyślacie się, wyszedł tylko w PowerPointie. Samo pojęcie social sellingu zdefiniował w 2006 roku Nigel Edelsheim w książce Sales 2.0, ale tak naprawdę aż do 2016 roku, kiedy LinkedIn został kupiony przez Microsoft i wypuścili Sales Navigatora, nie było narzędzi, które mogły to wspierać technicznie. Pierwsze kilka faktów. Handlowcy, którzy korzystają z takich technik social sellingowych, mają 45% więcej szans sprzedażowych, ale co więcej, domykają o połowę więcej sprzedaży. To daje ogromną przewagę nad tymi, którzy korzystają z tradycyjnych technik. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi mogą udzielić trzy konkretne pytania. Pierwsze z nich, badanie The State of B2B Procurement Study, mówi, że 80% biznesowych zachowuje się jak konsumenci, to znaczy samodzielnie wyszukuje dostawców. I dlatego będą robili to na wyszukiwarce, a nie na stronach dostawców, tak jak działo się to kiedyś. Gwóźdź do trumny wbija Accenture w swojej strategii, który podaje, że większość decyzji o zakupach biznesowych zapada poza zarządem, a zarząd tylko je akceptuje. Nie wiem, czy zgodzicie się w takim wypadku z moją tezą, że ostatnie 5 lat zmieniło bardziej procesy sprzedaży i marketingu niż poprzednie 20. Zobaczmy, jak to wyglądało. Rola handlowca 20 lat temu była dosyć prosta. Miał znaleźć klienta, nawiązać kontakt, złożyć ofertę. Skąd brał tego klienta? No nie z marketingu. Brał go z kradzionych baz danych, z książki telefonicznej i robił to cold callingiem, mass mailingiem. Na końcu miał sprzedać produkt, utrzymać klienta i ulubione słowo mojego szefa sprzedaży, który mnie szkolił, nieistniejące w języku polskim, dosprzedać. Używał ten oż innego określenia, wycisnąć klienta jak cytrynę do ostatniej złotówki. Mówiliśmy na niego krokodyl sprzedaży. Dlatego, że podobnie jak krokodyl, miał ogromną paszę, którą ciągle mówił, małe uszy, którymi nie słuchał klientów i był w tej sprzedaży dosyć agresywny. Tak jak obecnie sprzedawcy fotowoltaiki. Rola sprzedawcy obecnie jest inna i wymaga współpracy bardzo mocno z marketingiem, dlatego mówię o tym w tym miejscu. Mamy nawiązać relacje przez edukację, zakwalifikować lead, czy to już sprzedaż, czy jeszcze marketing, wyedukować, nauczyć kupować nasz produkt, zwalidować potrzebę, z którą przyszedł klient, bo on nie zawsze umie to zrobić, bo my nie sprzedajemy produktów. My doradzamy rozwiązanie i sprzedajemy rozwiązanie, nie produkt. Po to, aby zbudować lojalność na przyszłość. Ponieważ utrzymanie klienta w procesie B2B jest dużo tańsze niż próba zdobycia nowego. Podam Wam przykład, dlaczego mówię o doradzeniu rozwiązania i sprzedaży rozwiązania. Jeżeli spojrzycie sobie na firmy SaaS-owe, nie wiem, Freshmaila, który sprzedaje e-mail marketing, to oni już nie sprzedają od zresztą właśnie wczoraj, bo ogłosili nowy cennik, narzędzie do e-mail marketingu. Nie. Oni mają maile, mają powiadomienia paszowe, mają SMS-y, dodają do tego doradztwo, zrobią wam jeszcze template'kę, a na końcu ocenią kampanię. Wszystko po to, żebyście ich poczuli zaopiekowani i po to, żebyście z nimi zostali. Jeżeli użyjemy do tego social mediów, na przykład LinkedIna, to właśnie będzie social selling, o którym powiemy. Dlatego do zapamiętania jest to, że to, co różni to od innych technik sprzedażowych, to jest to, że wymagana jest 100% współpraca sprzedaży z marketingiem, a nie działanie w silosach. I na to są trzy proste rozwiązania. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, klienci nie chcą rozmawiać z handlowcami B2B, zwłaszcza takim jak nasz krokodyl sprzedaży, ale za to klienci chętnie słuchają ekspertów branżowych, dlatego jesteśmy tutaj na tej scenie.
I mam na to jedną prostą radę, za którą znienawidzą mnie marketerzy. Dzielenie się wiedzą to podstawa do budowania relacji. Proste, nie? Które przełożą się na większą ilość spotkań, ale także potem na sprzedaż. Ta ewolucja jest dosyć łatwo do pokazania, czyli to jest ta sprzedaż 1.0, którą mieliśmy, a tu mamy sprzedaż 2.0 zdefiniowaną przez Edisheima. Czyli cold calling, mass mailing zamieniamy na social media, na przykład LinkedIn. Prezentacje sprzedażowe 1:1 zamieniamy na edukację, dawanie wartości, a kwalifikacja leadów odbywa się za pomocą mierzenia zaangażowania. No dobra, to była teoria. Jak to zrobić praktycznie? Bo szansę będziemy mieli jedną albo spalimy projekt, zanim pójdziemy. Zacznijmy od spotkania i zadania jednego ważnego pytania. Niech to spotkanie będzie nie tylko z marketingiem i sprzedażą, ale także z działem Inside Sales albo działem obsługi klienta, które są bardzo mocno pomijane przy tworzeniu kampanii. A one mają ogromną wiedzę o naszym kliencie. Zadajcie pytanie. Co zrobiłeś w zeszłym roku, aby urósł biznes klienta, a nie tylko twój? Bo my, marketerzy, mamy taką skłonność myślenia o tym, jak my jesteśmy fantastyczni, jak i nasz projekt jest fantastyczny i skoro się sprzedaje, to nie zadajemy pytania klientowi, czemu się sprzedaje albo czemu nie kupują. A klienta nie obchodzi, w jakim dziale firmy pracujemy, czym się zajmujemy, on traktuje firmę jako całość. Dlatego nie zdziwcie się, jak w piątek po południu na LinkedInie odbierzecie pytanie od znajomej, co się dzieje z moją reklamacją, ponieważ on będzie myślał, że no, skoro pracujecie, to powinniście to popchnąć dalej. Ale są firmy, które umieją to wykorzystać, które umieją zintegrować wszystkie kanały komunikacji tak, żeby rozdzielały do odpowiednich lejków. I jeżeli one skoncentrują się na takim kliencie, odnotowują 8% wyższy wskaźnik wygranych przetargów. W sprzedaży B2B to jest ogromna wartość, ale to nie jest jedyna korzyść. Kiedy zaczniemy robić takie spotkania i dyskutować pomiędzy tymi trzema działami, okaże się, że typowe problemy z działu z serwisu Inside Salesu to są gotowe treści dla marketingu i sprzedaży do użycia w social mediach i co istotne, one bardzo fajnie działają do pokazywania naszej przewagi nad konkurencją. Tutaj mam fajny przykład, który robiliśmy dla firmy z branży diagnostyki medycznej, gdzie serwisanki konkurencji wyłączali w piątek o 18 telefony, a wiadomo, diagnostyka musi chodzić całą dobę w szpitalu. I jedyne to, że my widzieliśmy o tym właśnie z takich badań i przedłużyliśmy działanie telefonów do godziny 24, dało ogromne wygrane w przetargach. Następnie uzgodnijmy cele i KPI-e i tu róbcie zdjęcia, ponieważ to trzeba podzielić na kilka działów. Tu proponuję, żeby to nie był projekt salesu, marketingu albo kogoś, tylko żebyście sprzedali to HR-owi, który będzie zrobił z tego projekt employee advocacy, będzie mierzył procent wykonanych szkoleń, rozwój pracowników. Oczywiście sprzedaż powie o większej liczbie okazji sprzedażowych, przejmowaniu nowych klientów czy wartości kontraktu. My z marketingu możemy użyć LinkedInowej funkcji Smart Links, która nam pokaże, czy treści, które robimy, się klikają i na którym slajdzie została wyłączona prezentacja. Ale możemy też używać takich typowych KPI Sales Navigatora, jak Social Selling Index, czy jak duża ilość kontaktów z target grupy jest w kontaktach naszych sprzedawców. Nie zapominajmy o tak ważnej rzeczy, która wygrywa przetargi, jak aktualizacja danych w CRM-ie i wiedza o naszym kliencie. Bardzo często, kiedy zaczynam takie projekty, dostaję bazę, nie wiem, 5000 firm z CRM-u i hasło, my nawet nie wiemy, czy nasi klienci są w social mediach. Nie znamy ich osobiście. Dla nas to jest firma X, nie? A przecież są narzędzia, żeby łatwo to ustalić i wejść w relację człowiek z człowiekiem, a nie firma z firmą. Następnie odróbmy pracę domową, stwórzmy ścieżkę zakupową i podzielmy je pomiędzy te działy. To jest ścieżka zakupowa, którą sobie przygotowałem na własne potrzeby według McKinsey'a, bo ona normalnie jest okrągła i taka skomplikowana. I ona jest pod B2B, czyli troszkę inna od konsumenckiej. Mamy u góry online, na dole mamy offline. I zobaczcie, LinkedIna jestem w stanie wstawić na praktycznie każdy etap sprzedaży. Nie wstawiłem go na etap zakupu nie dlatego, że LinkedIn nie sprzedaje, bo sprzedaje, tylko dlatego, że tak naprawdę tych punktów styków będzie co najmniej 10, zanim klient zapyta naszą ofertę. Jak pracowałem w Trzemie, robiliśmy takie badania dla różnych branż technologicznych i wyszło, że tych punktów styków będzie około 30, zanim uda nam się sfinalizować ten kontrakt.
Wymaga to konkretnego zestawu umiejętności, żebyśmy w ogóle zaczęli taki projekt. To będzie copywriting, ocena leadów i sprzedaż. No i kto pracował w korpo, ten się w cyrku nie śmieje i wie o tym, że marketing nie lata, sprzedaż nie chodzi, a serwis nie pływa, więc oni spróbują ugrać to w one social selling ninja w ogóle, jedną osobę, która ma robić wszystko. Ja jednak proponuję, żebyście zbudowali mały zespół wsparcia sprzedaży. Ktoś z marketingu, jakiś content manager, jakiś handlowiec i ekspert branżowy, taki key opinion leader. On może być z dowolnego działu, on po prostu musi wiedzieć, z jakimi problemami walczą nasi klienci, żebyśmy mogli zacząć. Potrzebujemy też narzędzi. To były narzędzia krokodyla, bardzo drogie kiedyś i unikalne. My nie musimy tego robić drugimi narzędziami. Social selling da się zrobić naprawdę tanimi narzędziami. Wersja minimum. LinkedIn Sales Navigator w wersji Core najtańszy, 300 zł i zrobimy cały proces od początku do końca. Przyda się jednak kilka dodatkowych narzędzi. Ja proponuję, żeby włączyć przynajmniej narzędzie w stylu Leadfeeder albo Albacross, polskie Bazo.io. To są narzędzia, które pokażą, jakie firmy odwiedzają naszą stronę internetową. Następnie możemy te firmy przerzucić do Sales Navigatora i sprawdzić, co to są za pracownicy. Wysłać im maila z pytaniem, czy możemy jakoś pomóc. Następnym narzędziem, które jest niezbędne, będzie jakiś CRM. Nie wiem, czy musi być to wasz firmowy CRM. Ja jestem zwolenników Excela. To jest kampania, którą robiliśmy, dalej zresztą robimy dla elektromobilności, gdzie na etapie pilota handlowcy i marketing zdecydowali się na Excela, bo łatwo się je łączy, bo kochamy Excela, bo można go mieć offline, nie trzeba uczyć się narzędzia. A na końcu te dane dosyć łatwo się integrują z innymi i ładnie się prezentują. No nic nie kosztuje, nie? Więc przyda się też takie narzędzia, i to jest moje odkrycie roku, Paperflight. To jest takie narzędzie dla marketingu, że ustalamy buyer personę, dyrektor marketingu z firmy medycznej z Polski. On nam mówi, klik, 10 gotowych artykułów, które możecie wysłać albo przetłumaczyć. Jak wyślecie to z tym linkiem, to on zmierzy, czy to się klika, na którym etapie zostało zostane, co pozwoli wam dostosować treści do etapu ścieżki zakupowej klienta, a nie tylko sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. To jest matryca, której ja używam i wy też możecie, w której te etapy ścieżki zakupowej klienta podzieliłem też na ton wypowiedzi i efekt, który chcemy osiągnąć. Jeżeli dodamy do tego garść keywordów, które dostaliśmy sobie z Obersaga, z innego narzędzia SEO, mamy gotową matrycę treści do dania copywriterowi i powiedzenia przygotuj nam treści. I skończmy też dyskusję, którą mamy zawsze pod tytułem co sprzedaje, a co nie sprzedaje, bo użyjmy do tego technologii. Seismic, Showpad, Highspot to są konkretne narzędzia, które robią tylko jedną rzecz. Mierzą efektywność treści sprzedażowych i kosztują po $20-30. Wszystkie te narzędzia nie będą kosztowały więcej niż 1000 zł, nie? Aby zobaczyć, jaka treść sprzedaje, możemy użyć też tego pana. Nie wiem, czy go rozpoznajecie, ale on ma taką magiczną możliwość, że patrzy głęboko w oczy i ludzie mówią, o czym marzą. Ja jednak wolę używać do tego LinkedIna i używam, że ankiety to całkiem dobre narzędzie. Tu macie przykład kampanii bardzo niszowej, specjalnie wybrałem to. Wielkogabarytowe obrabiarki CNC po parę milionów euro. Sprzedaje się na LinkedInie? Sprzedaje. Zadaliśmy pytanie, o czym ma pisać key opinion leader. Zostało wybrane, że najlepsze sterowanie. 19 głosów. 5 firm w Polsce może to kupić. To są konkretne firmy, konkretne osoby, które zadały konkretne pytanie, że mają z czymś problem. Handlowiec co zrobił? Powiedział, że on im zrobi szkolenia, da im demo, a w ogóle zrobimy. I się sprzedało. Możemy też robić to w prostych branżach B2C. Tu jest firma, która ma wycieczki i robi eventy dla firm. 582 głosy, całkiem niezły wynik jak na zebranie. Zwłaszcza, że na przykład 77 osób, które poprosiło o ofertę urlop, znaliśmy ich bardzo dokładnie. Kim są, jakie stanowisko, co możemy zrobić. Zostało przygotowane 77 ofert na wakacje i większość z nich wyjechała. Hello, a darmo to chyba dobra cena, a tyle kosztują ankiety. Jeżeli mamy tego Sales Navigatora, to warto też dodać leady i konkurencję do osób obserwowanych, zrobienia social listening, ponieważ kupujący szukają informacji na LinkedInie i w internecie i próbują samodzielnie rozwiązać pytania, czyli będą zadawali, jak mogę tam rozwiązać mój problem w firmie, czy znacie kogoś, kogo można polecić, albo jak tam coś tam zrobić.
Sales Navigator będzie tylko śledził te osoby i dawał nam alerty, że nasz lead właśnie zadał pytanie, no i właśnie wtedy my z pomocną ręką jesteśmy tutaj. Warto też robić poza LinkedInem, czyli włączyć ten social listening poza LinkedInem. Tutaj mamy dwa narzędzia. Jeżeli jesteśmy patriotami i kochamy kebaby, wybierzemy Brand24. Jeżeli jesteśmy z Poznania, to znaczy oszczędni, ale nie skąpi, Google Ads też się sprawdzi. Ustalmy, jak wygląda komitet zakupowy i jakie są ich cele biznesowe i prywatne, bo to jednak działa. Komitet zakupowy w social sellingu składa się z tych czterech grup. Czyli mamy decision makerów, to będzie CEO albo zarząd. Mamy championów, to będą szefowie działów, do których próbujemy wejść sprzedać produkt, którzy dają decyzję na zarząd, ale oni nie dysponują akceptacją budżetu. Mamy influencera, to będzie osoba, która nas wprowadziła do firmy, która pokazała nasz projekt albo produkt, ale która nie jest w stanie sama podjąć decyzji. No i mamy blokera. W większych firmach to będzie procurement, przetargi, w mniejszych firmach to będzie pan Zbyszek, który powie, że z jego szwagrem Januszem zrobią to za pół ceny i w ogóle o co chodzi, nie? Nie musimy ich sami wymyślać, bo znowu LinkedIn jednym kliknięciem, gdybym chciał się dostać do Biedronki, zrobi mi taką listę decision makerów, do których ja powinienem uderzyć, gdybym chciał pracować z Biedronką. Mogę ją zmodyfikować. Ja dodałem Martę Chilwińską, którą poznałem rok temu na tej scenie i to jest jedyna osoba, którą znam z Biedronki, więc ją po prostu dodałem. Jedno kliknięcie. Mamy gotowe. Jak mamy ten komitet zakupowy, do którego chcemy się dostać, zróbmy pracę domową. Używając tych narzędzi, które mieliśmy wcześniej podane, zróbmy badanie rynku. Posty, publikacje, wzmianki prasowe, prowadzone kampanie reklamowe i rekrutacyjne, co nam dużo powie. A może mamy prywatne informacje właśnie od tego influencera. Przygotujmy w ten sposób propozycję wartości. Jakie mają cele biznesowe, o których wiemy, albo jakie wyzwania osobiste. Dobrym przykładem, znowu Sales Navigator nam to pokaże konkretnie, dyrektor marketingu pracuje od 2 miesięcy. Czyli chce się wykazać przed zarządem fajnym projektem. I znowu my wjeżdżamy na białym koniu z propozycją zrobienia projektu. Jeżeli robimy strukturę takiej kampanii, róbmy ją jak najprostszą. Budowanie listy prospektów, leadów. Sales Navigator da nam gotową listę. Wzbogacenie listy o informacje prywatne i służbowe tymi narzędziami, plus Sales Navigator. Rozgrzewanie leadów tym narzędziem, które da nam gotowe rzeczy, plus nasz marketing, po to, żeby dojść do aktywacji i budowania relacji. Ta aktywacja jest bardzo kluczowa i na tym warto się skupić. Follow-upy, analiza, po to, żebyśmy mogli wyciągać wnioski i optymalizować. Jeżeli mówimy o aktywacji, czyli budowaniu idealnej sieci kontaktów na LinkedIn, będę kontrowersyjny w stosunku do opinii innych osób mówiących o tym temacie, ponieważ uważam, że nie idealny klient jest pierwszą osobą, do której powinniście wysłać zaproszenie. Najważniejsi moim zdaniem to będą wspierający. To mogą być ludzie od was z firmy, którzy będą was wspierali, to mogą być wasi znajomi. Generalnie to są osoby, które nie kupią od was, ale będą wam pomagały zaistnieć na LinkedInie. Podobną grupą są door opener, otwieracze drzwi, czyli osoby, które znowu od nas nie kupią, ale będą w stanie nas gdzieś dalej wypromować. Na przykład postawimy na tej scenie i mam szansę do was mówić. Kolejną osobą, która jest już u naszego klienta, to będą konkurencja i fachowo się nazywa copilot, czyli osoby, które mają produkt komplementarny albo konkurencyjny dla naszego, ale są już u naszego klienta. Obserwujmy, co robią, kogo mają w klientach, kto u nich komentuje. Bardzo łatwo tak się przyjmuje klientów. I dopiero na końcu mamy idealnych klientów albo, podpowiem, osoby do nich raportujące. Ta scena nie byłaby tym, czym jest, bez żenującego żartu prowadzącego ze sceny, ponieważ naczelny śmieszek tej konferencji występuje jutro, to spróbuję ja. Wchodzi marketer na LinkedIn i oświadcza się pierwszym napotkanej osobie. A potem kolejnej i tak 1000 razy. Szalone, nie? Ale tak właśnie postępujemy często my na LinkedInie, postępują firmy, ponieważ my marketingowcy wierzymy, jeżeli zapytamy wystarczającą dużą liczbę leadów o naszą ofertę, to może któryś z nich powie tak. Wierzymy we współczynnik konwersji i strzelamy na oślep, traktując wszystkich tak samo. Jeśli będziemy robili to na LinkedInie, to nie będzie to social selling, a social spamming. Żebyśmy nie zostali takimi sebiksami LinkedIna, mam dla was kilka rad do zapamiętania. Więc nie róbcie zwiększenia sieci kontaktów tylko po to, zapraszajmy te 4 typy kontaktów, żeby zbudować z nimi relacje i mieć to opisane, kto jest kim.
Nie róbmy wysyłania na oślep zaproszeń, komu popadnie, bo ma wpisane SEO. Nie zbieramy kart Pokemonu z prezesami, nie chwalimy się tym. Wysyłamy spersonalizowane zaproszenia z notkami, bo znowu sales navigator nam potem powie, do której to kampanii było. Nie róbmy postowania po prostu tego, co mamy pod ręką. Twórzmy angażujące formaty pod LinkedIn, na przykład ankiety, slajdumenty, czyli PDF-y, które się jako slajdy robią. Bardzo LinkedIn docenia fajne komentarze. Nie róbmy tak, że robimy publikacje ad hoc, bo właśnie zarząd nam kazał, po spotkaniu usłyszał i musimy coś wrzucić. Idealnie byłoby 2-3 razy w tygodniu, jeżeli możemy. Jeżeli nie, zróbmy przynajmniej planer publikacji pomiędzy działami, żeby cały czas coś się działo. Nie róbmy tak, że Facebook robimy z Facebooka, z LinkedIna, memy, cytaty motywacyjne albo śmieszne filmy z TikToka, dać, że nam jednorazowy strzał po 200 tysięcy wyświetleń, ale nie zbudują marki eksperckiej. Storytelling super działa, jakieś porady branżowe działają rewelacyjnie, a jak pokażemy rozwiązania problemów naszych klientów, to nie tylko nasi klienci nas pokochają, ale także ci przyszli, bo lubimy podglądać po prostu, jak komuś coś działa. Jeżeli myślimy o komunikacji, to nie komunikacji, to nie tak, że sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż i nagie czwartki, bo wiecie, Harry nas poprosił, żeby wypromować ogłoszenia rekrutacyjne, nikt nie chce pracować, szukają benefitów, nie? Edukacja, dawanie wartości, a dopiero potem sprzedaż. Rafał. Nie musi... Wiem. Wiesz? Nie musimy, ale już kończę. Nie tylko nowe treści, evergreen, treści pod potrzeby klientów i nie róbmy z tego sportu zespołu one man show, to jest sport zespołowy całej firmy. Poszukajmy sojuszników w innych działach. Nie róbmy buzzwordu po prostu, bo chcemy fajne hasło mieć na cyklówkę, na spotkanie kwartalne. Liczby, czyli ROI, to wszystko. I albo nie grubo, albo wcale, tylko róbmy piloty od jeden paru handlowców, jeden rodzaj klientów, bo dopiero wtedy zrobimy. Podam wam to na przykładzie bardzo bliskim mojemu sercu. To jest moja córka Ania, najmłodsza z mojej czwórki dzieci, która wczoraj miała urodziny. Mamy w sobotę imprezę i na pewno wszyscy zaczną pytanie, kiedy zacznie chodzić. A ona przewróci się jeszcze milion razy, będzie potykała się, robiła dużo błędów i trwa to 2-3 miesiące. Tyle trwa mniej więcej taki projekt social sellingowy, w którym mieliśmy go dokładnie opisany krok po kroku do zamknięcia sprzedaży, co się stało, kto się z kim spotkał, bo było nadobiecywanie, było oczekiwanie szybkich efektów, a to jest tylko jedno ze źródeł ruchu. Pozwólmy sobie na czas i porażki, żebyście wy ich nie zrobili, a ja wiem, że przedłużyłem czas. Przygotowałem tylko dla was. Zróbcie teraz zdjęcie. Otworzy się strona, która jest tylko dla was przygotowana i nie jest dostępna w tego. Nie pobieram żadnych danych, dzielę się tą wiedzą. Są wszystkie badania, wszystkie narzędzia dla was zrobione. Dzielę się miłością. Dodajmy się na LinkedInie i spotkajmy się na tej scenie o 14.30, gdzie podsumujemy akcję charytatywną, którą zrobiłem na poprzedniej edycji. Zbieraliśmy na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Będą dwie osoby z fundacji, powiedzą, co się udało. Dziękuję i bardzo duże gratulacje też z okazji pierwszych urodzin Ani. Kawał dobrej Niestety roboty. Niestety całą noc płakała, więc jestem taki wiek. A okej. Okay. Możesz to przekaż kolejnemu prelegentowi. Mhm. Dziękuję. To był Rafał Szymański.